dnia 17 lutego 1836 roku była środa. Katolicy obchodzili ją jako środę popielcową, jako że rozpoczynał się wtedy Wielki Post. W jednej z kamienic w mieście Paryżu, mieście huczącym, mieście głośnym, mieście pełnym idei sprzecznych, mieście rewolucji, ewolucji i romantyzmu, przy Notre-Dame-des-Champs 11, spotkało się kilku mężczyzn, ale nie towarzysko, nie po to, żeby wypić kawę i porozmawiać, potem się rozejść, ale po to, by zostać. Byli to Polacy, emigranci, którzy chcieli wbrew wszystkiemu, co działo się wokół nich, założyć jakąś grupę. Nie, nie, to jeszcze nie byli zmartwychwstańcy. Jeszcze tak się nie nazywali i długo się jeszcze tak nie nazwali. Nawet ten, który ich zwołał, umarł i dopiero po jego śmierci nazwali się tak właśnie, braćmi od zmartwychwstania. Ale ten dzień uważamy za urodziny naszego zgromadzenia. Te pierwsze, czyli te najważniejsze. 185 lat temu powstali zmartwychwstańcy. Kim był ten, który ich zwołał? Syn mazowieckiej ziemi, Bogdan Jański. On był tym, który miał ten pomysł, który nosił ten pomysł w sobie przez dłuższy czas. Dłuższy tutaj jest sprawa względna, dlatego że jego życie było w ogóle bardzo krótkie. 33 lat dosięgnęło i się skończyło. Dłuższy to znaczy kilka lat. Wiedział, że nie może być sama. Jednocześnie kiełkowała w nim ta myśl, żeby tych ludzi razem zebrać, żeby być dla Polski, stworzyć jakiś zakon, jakąś grupę złożoną i z księży, i z świeckich, i z braci zewnętrznych, po to, by tak właśnie pomóc odrodzić się zniewolonej ojczyźnie, której przecież nie było na żadnej z drukowanych ówcześnie map Europy. A sami oni rozgoryczeni. Rozgoryczeni, bo z dala od swoich żon i swoich dzieci. Rozgoryczeni, bo papież Grzegorz XVI potępił, mając, mówiąc prawdę, złych informatorów, powstanie listopadowe, w którym oni brali udział i przelewali krew. Rozgoryczeni, bo nie mieli pracy, nie znali języka najczęściej i bieda zaglądała im w oczy. Rozgoryczeni, bo właśnie przez to, że była bieda, chcieli Polskę zdobywać bagnetami, zdobywać krwią wroga, albo też w zaciszu gabinetów dyplomatycznych, układami. Mało kto myślał o Chrystusie. Kościół nie był wtedy modny. Wielu odwracało się od Niego, zapominając to, czego nauczyli ich rodzice bądź też dziadkowie w Polsce. Wtedy, kiedy jeszcze byli tam, na swojej ojcowskiej ziemi. Bogdan Jański, to ten, który ich zwołał, to człowiek, który wyszedł z wielu grobów. Skoro to kiedyś miało być zgromadzeniem Zmartwychwstania Pańskiego, to, co sam utworzył, to, co zwołał, to on sam musiał tego zmartwychwstania doświadczyć. To prawda. Tak właśnie było. Wyszedł z grobu niewiary. Wyszedł z grobu oficjalnego i głośnego mówienia, że Boga nie ma. Wyszedł z grobu apostazji, której dokonał. Wyszedł z grobu złego, niewłaściwego przyjmowania sakramentów, które za nic uważał, ale które w każdej chwili mógł przyjąć, patrzmy choćby sakrament małżeństwa z Aleksandrą Zawadzką. Wyszedł z grobu właśnie niespełnionej miłości małżeńskiej.
Żonę wczak znał tylko dzień, po czym już jej więcej nie zobaczył. Wyszedł z gromu biedy, której doświadczył, tej materialnej, bo pieniądze bardzo szybko się kończyły, rozpływały mu się z ręki, a z drugiej strony bardzo szybko okazało się, że od grudnia 1831 już rządowego stypendium nie będzie. Wyszedł z grobu zawiedzionej miłości do ojczyzny, bo nie mógł wspomóc walczących. Nie walczył w powstaniu, chociaż bardzo tego chciał. Wyszedł wreszcie z grobu nędzy moralnej, gdzie nie stronił od kieliszka, gdzie nie stronił od kobiet łatwego prowadzenia się, gdzie nie stronił od uciech tego życia i tego świata. To są groby, w których był Jański. Nic dziwnego, że były momenty, kiedy chciał wyjechać do Ameryki, żeby o wszystkim zapomnieć, albo jeszcze gorzej, powiedzmy to trochę ściszonym tonem, chciał popełnić samobójstwo. A jednak stało się w jego życiu coś takiego, że mógł z tych grobów wszystkich powstać nie własną mocą. Nie ta pycha nim kierowała, bo przecież nawet kiedy chciał żyć inaczej, to sobie chciał wszystko zawdzięczać. I przełamał się, i skruszył się, i zobaczył, że jest Bóg. Kilka etapów jego nawrócenia, nie o tym mamy mówić. Wreszcie po spowiedzi tej głównej generalnej w styczniu 1835 roku jest gotowy robić coś więcej. Jest człowiekiem, który spala się w służbie dla ludzi. Spala się dla emigrantów. Nagle widzi, że wokół siebie takich ludzi, jakim on był niedawno jeszcze. I pomaga im. Pożycza pieniądze, daje płaszcze, załatwia pewne tłumaczenia pism oficjalnych w policji, pomaga się meldować, a z drugiej strony wie, że ten, kto pozna Boga, nie może już o nim nie głosić. I on poznał tego Boga i mówi im, i wciska im Biblię do ręki, i pokazuje spowiedników, i wysyła ich do tej spowiedzi czy na mszę świętą. 17 lutego 1836 roku. Po kilku próbach zawiązania różnych wspólnot i towarzystw nieudanych, też nie wiadomo, co z tego wyjdzie, no ale tych pięciu zebrało się. Jeszcze się wprowadzali. Wynajęli świeżo dopiero tę kamienicę przy Notre Dame de Champ 11. Jak wyglądały pierwsze dni? 17 lutego, sam dzień, był rozczarowujący z jednej strony, bo jeśli ktoś spodziewał się pełnego już dnia z zakonnymi modlitwami, z pobudką wczesną, no to mógł się pomylić. Jeszcze nie wszyscy byli w domu. Nie wszystkich jeszcze zebrał. Pobudka o 7 rano. Całkiem nieźle. Potem sam on jeden do spowiedzi, której towarzyszyły pewne skrupuły, ale na szczęście odeszły. Potem msza święta i komunia. Potem śniadanie. No i zaczął się dzień. Trzeba było coś dla tego domu, który jeszcze miał puste ściany, jeszcze nie mieli na czym spać. Trzeba coś było załatwić. Pierwsze, co chciał załatwić, to żywoty świętych od jakiejś pani Hoffmanowej. Ale nie zastał tej pani Hoffmanowej tego dnia i żywotów świętych nie było. Nie udało się. Kredytu też nie dostał, a chciał dostać kredyt, bo chciał kupić pewne rzeczy niepotrzebne do urządzenia domu. Nie mógł niestety przez to, że kredytu nie dostał, odebrać poduszki, żeby ktoś mógł wygodniej spać. W kasie 67 franków. Śmieszna kwota. Ale pierwszy obiad wspólny był. Nie wiemy, kto był kucharzem, wiemy, kto czytał w czasie tego posiłku. Bogdan Jański. Czytał listy świętego Jana Apostoła i kawałek, fragment o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis. Potem złożył raport Cezaremu Platerowi, jak się im mieszka, jakim się wiedzie. Ale mimo, że Sioda Popielcowa, nam to się w głowie nawet nie mieści, chociaż jesteśmy bardzo nowocześni i współcześni, o 22 wyszedł jeszcze na miasto, na kawę i na dzienniki, żeby sobie poczytać, co tam w świecie słychać. Kiedy wrócił, Hieronim Kajsiewicz
już spał. Tak minął pierwszy dzień. Prawda, że nic nadzwyczajnego się tam nie stało? A jednak drugi dzień trochę podobny. Chociaż pobudka o 10:00, no to dość kiepski czas wstawania, jak na zakonników, nawet młodzi mnisi to potwierdzą, że 10:00 rano, no to bardzo długie spanie. To był czwartek. Polecenie dla Hieronima zdążył jeszcze wydać, by Semenenko zastawił jego płaszcz. Tak, zastawił jego płaszcz, by mieli pieniądze na podstawowe produkty. Potem znów kawa na mieście, potem księżna odwiedzona, potem rozmowa z Mickiewiczem, który radzi się nie śpieszyć, który radzi być ostrożnym. Wreszcie udało się te żywoty świętych od pani Hoffmanowej wypożyczyć. No i dzięki temu pieniądze się znalazły na 2 łóżka i 3 powłoki i siennik, bo kredyt mógł być udzielony. I na drugim obiedzie wspólnym Kajsiewicz był lektorem, a czytał żywot świętej Melanii. Już coś się zaczynało dziać. Potem poszli po obiedzie z Semenenką na kawę, a on sam zasiedział się u Nieszokocia, to taki polski emigrant w Paryżu, do 22:00 aż, czyli poza jakby klasztorem, który jeszcze nie był klasztorem, siedział dość długo. Jeszcze zdążył jednak, wracając, pomodlić się z Piotrem. Tak wyglądały te pierwsze 2 dni. Nikt nie był w stanie powiedzieć, co się z tego stanie, co z tego się wykluje. Jański wiedział, że to jest to, o co chodziło, tylko nie potrafił w tej swojej romantycznej głowie, pełnej pomysłów, pewnej miłości, szalonej miłości i do Polski, a przede wszystkim do Pana Boga. Jeszcze nie wiedział, jak się to potoczy. Wiedział, że coś musi się stać. Tak odczytał wezwanie Pana Boga do tego, by coś zrobił. Nie dziwimy się temu, bo jeszcze w listopadzie 1935 roku tak sobie postanowił, spisał sobie postanowienia, bo wiemy dobrze, że jego dziennik jest niezwykłym świadectwem, jak człowiek może pracować nad sobą. Jak może być bezlitosny dla swoich wad, a pełen uwielbienia dla Boga. Postanowienia z 12 listopada 35. Nie zaniedbywać z rana i na wieczór klęczącej, myślnej modlitwy i ciągle, ciągle modlić się. 2. Oddać, i to nie odwłócząc do wydobycia się z rozmaitych zawikłanych interesów, oddać całego siebie Bogu, otworzyć Mu serce i czekać z wiarą Jego łaski, od niej wszystkiego się spodziewając. I 3. Modlić się o gotowość zawsze do śmierci i zrobić w tym celu potrzebne przygotowania. Nie w zaciszu gabinetów dyplomatycznych, nie z trucizną, czy sztyletem, czy magnetem na wroga, tylko właśnie przez duchowe odrodzenie. Tym przyciągał Jański swoją niewymowną słodyczą, swoją niewymowną radością przebywania z innymi i niewymowną chęcią służenia im. Stąd domki się rozrastały. Pierwsi lokatorzy domków wybrani przez Jańskiego szli na studia teologiczne, z czasem pojechali do Rzymu i powoli wszystko nabierało właściwych kształtów. Ale to już inna opowieść. Wszystko zaczęło się 17 lutego 1836 roku pobudką o 7:00 rano.